Studenci kierunku lekarskiego po raz kolejny umożliwili mieszkańcom Wrocławia, by ci bezpłatnie mogli skontrolować swój stan zdrowia. Akcja związana jest z projektem Zdrowie pod kontrolą, który realizowany jest przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny. Ta akcja jest organizowana w różnych miastach na terenie całej Polski i samodzielne oddziały w każdym mieście są nieco autonomiczne, dlatego angażują różne dziedziny medycyny. Współpracujemy z Synexusem, wykonujemy spirometrię i prowadzimy porady dietetyczne. Współpracujemy również w ramach akcji Zdrowie pod kontrolą. Zaangażowani są stomatolodzy, którzy badają ogólny stan uzębienia. Tego dnia chętni mogli także poznać techniki pierwszej pomocy, a kobiety przekonać się, jak prawidłowo badać swoje piersi. Kobiety już od 20 roku życia powinny zainteresować się swoimi piersiami. Ważne jest to, żeby to się odbywało cyklicznie. Przypuśćmy, że po pierwszym dniu, po miesiączce powinniśmy dokonywać właśnie takiego palpacyjnego badania piersi. Jeśli zaobserwujemy jakieś niepokojące zmiany typu zapadnięcie się sutka, tak jak tutaj możemy zaobserwować, czy też jakieś zmiany skórne, jakaś chropowata powierzchnia zaczyna nam się robić piersi. Również z tym się udajemy do lekarza pierwszego kontaktu. No jestem zachwycona. Powinno to być częściej. Jest mnóstwo młodych ludzi, sympatycznych. Nie wiem, czy są już gotowi do zawodu, czy się przygotowują, czy są już w zawodzie. Ja jestem osobiście zachwycona. Miałam kilkakrotnie zwyżkę cukru. Spróbowałam to dietą, udało mi się to skutecznie zwalczyć, w związku z tym korzystam z każdej okazji, żeby można było sprawdzić. Jestem po śniadaniu, chcę zobaczyć, jak wygląda właśnie mój poziom cukru po śniadaniu. Cukrzyca jest w tym czasie chorobą cywilizacyjną, dotyka coraz większej rzeszy ludzi. Cukrzyca rozwija się etapami i ważne jest, żeby wykryć ją we wczesnym etapie, żeby móc jej zapobiegać, żeby nie przynosiła organizmowi na tyle szkód, które nie byłyby już później tak łatwo odwracalne. Organizatorzy przewidzieli też oferty dla najmłodszych. W szpitalu pluszowego Misia mali pacjenci mieli szansę oswoić się z widokiem białego fartucha. Na stanowisku leczymy misie, po prostu jakieś różne opatrunki, jakieś operacje, badanie główki, brzuszka, łapek. Pozwalamy też dzieciom to robić i to pozwala im mieć mniej strachu później przy jakiejś wizycie. Szybkie tempo życia oraz natłok obowiązków zarówno tych zawodowych, jak i domowych sprawiają, że nie mamy czasu dla siebie i często zapominamy o tym, co jest najważniejsze w naszym życiu, czyli o zdrowiu. Ono także potrzebuje naszego czasu i uwagi. Dla Echo24 Aleksandra Nowacka.